chciałabym przede wszystkim podziękować za Państwa obecność, za wsparcie, za inicjatywy i też angażowanie się w bezpośrednią pomoc w okresie pandemii. Dzięki Państwu pamięć i świadomość o tym, czym jest Polska, tak naprawdę do dziś się pozostaje żywa. Polska dzisiaj znajduje się w czasie, o którym ja często mówię, że od ponad 300 lat nie byliśmy w tak doskonałej kondycji. Polska emigracja z Mickiewiczem, z Chopinem, z największymi nazwiskami uratowała polską kulturę, a polska kultura uratowała polski naród. Powinienem milczeć w obliczu Państwa weteranów, kombatantów, którzy poświęcali swoje życie, którzy swoje zdrowie narażali po to, żebyśmy dzisiaj żyli w wolnej, bezpiecznej Polsce. Odznaczony został Krzyżem Zesłańców Sybiru pan Władysław Poplawski. Odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności pan Maciej Rafał Szmigiel. Wyróżniony odznaką honorową Benemerito został pan Edmund Matyjasz. Wyróżniony medalem Pro Patria został pan John Franklin. Naprawdę przyjemność otrzymać takie znaczenie. Miałam właśnie takie wrażenie, jak graliśmy razem z Łukaszem, że jesteśmy częścią czegoś bardzo ważnego. Tym właśnie jest dla mnie niepodległość, byśmy mogli funkcjonować i być tymi osobami, jakimi jesteśmy. Cieszę się, że mogę brać udział w tak przyjaznych, ciepłych obchodach tego święta za granicą.